Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Siedemnasta kolejka Fortuna pierwszej ligi. Stadion miejski w Tychach. GKS Tychy kontra Ruch Chorzów. Witają Państwa Artur Derbin i Cezary Kowalski. Derby Śląska, może nie ten najważniejszy, ale mamy nadzieję, że równie ekscytujące. GKS Tychy to jest drużyna, która zajmuje dopiero 11 miejsce w tabeli. Ruch Chorzów, można powiedzieć, no wielka firma, ale też i rewelacja jako Beniaminek wracający do pierwszej ligi. Trzecia pozycja. Popatrzmy na rezultaty meczów już rozegranych w 17 kolejce. To jest ta kolejka kończąca rundę. Natomiast jeszcze jeden mecz za tydzień, jeszcze jedna kolejka za tydzień. By to ciśnienie zeszło całkowicie po tym prestiżowym zwycięstwem. Piłka w kierunku Pląskowskiego, ale dobrze teraz Mikita, Patryk Mikita w coraz lepszej dyspozycji, czy to gra na szpicy, czy jako skrzydłowy, tak jak dzisiaj drugi raz z rzędu. Dobre to dośrodkowanie i Rumin po raz pierwszy próbował, a Wołkowicz jak zwykle się włączył w tej sytuacji stronę. Rumin. Wybita piłka przez Żydka, ale tylko na moment dośrodkowania, ale to była szansa dla Ruchu Chorzów. Wystarczyło przyłożyć stopę. Ale teraz była kapitalna sytuacja, zdecydowanie lepsza niż tą, co przed kilkunastoma sekundami. Wrócić środkowi obrońcy po wcześniejszym rzucie rożnym, naciska Ruch Chorzów. No zabrakło teraz dobrego podania od Michalskiego. Tak, ale znowu chorzowianie, ależ tutaj ta niefrasobliwość i niesamowita uderzenie w boczną siatkę. Ma ogromne pretensje Konrad Jałocha do swoich zawodników i trudno się dziwić. Tak, zacznę od tego kolegów. Dobrego uderzenia Szczepana, on to ma, on to potrafi. Natomiast świetnie dobrze tutaj się to ogląda. Mam tylko jedno takie poczucie, że mimo wszystko Ruch lepiej sobie radzi przy piłce. Lepiej sobie te ataki konstruują tutaj na połowie przeciwnika. Rumin, no teraz pierwszy raz ogrywa Kasolika. Mikita spojrzał, Rumin przyłożył nogę. Ależ dobra akcja teraz GKS-u Tychy. Jeszcze jedno dośrodkowanie, Rumin i piłka w siatce. Ależ to był błąd defensywy Ruchu i myślę, że bramkarza również. 1-0 dla gospodarzy. Świetnie sfinalizował dośrodkowanie Koziny, ale tutaj on to zaczął, on zagrał do Mikity już i tutaj już był mógł blisko, to skończyć. Tak jest. Ale się podniósł, pozbierał i ale proszę piłka, bardzo. Piłka zagrywana na, nie wiem, trzeci metr. Szywacz bardzo blisko, także pozostali obrońcy i bramkarz, odnoszę wrażenie, też mógł szybciej ruszyć do tej piłki. Jest 1-0. To będzie mu sprzyjało. Tak jest, zawsze to musi dodać pewności siebie, zwłaszcza zawodnikowi młodemu. Pozwala rozwinąć skrzydła. Mikita. Mikita, próba, taka zuchwała można powiedzieć. Było tam kilka innych rozwiązań, ale widać, że czuje się coraz pewniej. Biegański. Ale to Szyżycki. Też jest dobre miejsce, to było dla Patryka Mikity na uderzenie. Być może będzie szansa za chwilę, teraz piętą do Wołkowicza. Był tam rykoszet, jakieś problemy mogło to bramkarzowi sprawić. No i sprawiło, będzie rzut rożny. No ciekawie się zrobiło. GKS Tychy nabrał takiego rozpędu. Po tej bramce teraz kolejna sytuacja. Trochę szczęśliwie po ryku. Śląska 1-0 dla gospodarzy. Rumin, szansa na kolejną bramkę. Poprzeczka, pusta bramka. Broni się Ruch Chorzów, ależ się zakotłowało. Chciałbym powiedzieć, ależ to była sytuacja. To były dwie sytuacje na dobrą sprawę. Za chwilę zobaczymy powtórkę, ale tam zdaje się w którymś momencie spalone. Pozycja spalona. Tak. Ruch Chorzów, piłka w pole karne od Swędrowskiego. Jest szansa na dośrodkowanie. Pląskowski nad poprzeczką, ale była piłka odbita, będzie rzut rożny. No, stały fragment gry i Ruch Chorzów mógł tutaj pokusić się o zdobyć bramkową, natomiast Pląskowski. No, mieliśmy przez sekundkę dosłownie Domingesa przy piłce, mnóstwo przebiegu już metrów, natomiast bez efektów wielkich na razie Hiszpan, a teraz naciskają chorzowianie.
Kwietniewski znalazł się znowu w dobrej pozycji do oddania strzału, ale trafia w obrońców GKS-u Tychy. Szywacz. No i teraz dobrze mu to wyszło. Szczepan pole karne wystawia Kwietniewskiemu. Odbita piłka przez Jałocha, ale też i była dobra asekuracja. Brawo. Brawa dla Żydka. Coraz lepiej poczynają sobie tutaj piłkarze Ruchu Chorzów. Kolejna sytuacja Kwietniewskiego tutaj sprzed pola, z linii pola karnego. Kasolik, jakby już się otrząsnęli chorzowianie z tej przewagi. Mikita chciał przyjąć się tak dziura w środku. Tymczasem Kwietniewski, lewa noga. Pewnie liczył, że może jakiś rykoszet, nie wyszło. Tak. Rumin wybija poza, daleko poza pole karne. Ale nie było to dobre dośrodkowanie od razu Sikora pierwszego zawodnika. Stracił piłkę, Mikita mu ją odebrał. Czterech, pięciu zawodników. Tyszan pędzi na bramkę, to powinien być gol. I odbija piłkę jednak po uderzeniu Biegańskiego bramkarz Ruchu. Nie skorzystał z tego podania od Domingerza Kozina, bo świetnie naprowadzał tutaj na obrońcę Ruchu. Dominguez zagrał tą Kozina, piłkę to Kozina strzelał, przepraszam, i oczywiście. Kozina, złożonych który... sytuacji, bo była i poprzeczka, i teraz ta sytuacja Koziny. Także wynik mógł być jeszcze bardziej, jeszcze lepszy tak, dla taki... drużyny gospodarza. Teraz szansa i piłka w siatce, jest remis. No to jest właśnie cały urok także tego starcia derbowego. I przed chwilą znowu chwaliliśmy GKS Tychy, a tu proszę bardzo, Ruch Chorzów zdobywa swoją bramkę. 40. minuta spotkania. Wydaje mi się, że Swędrowski, tak? Tak jest. Świetnie się tam znalazł w polu karnym. A to środkowywał Wójtowicz. Tak, rocznik 2003. Podanie. Sikora. Pląskowski, dobra sytuacja do strzału, odbija po raz kolejny piłkę. Przed momentem Kasolik, ale to jest gra do przodu. Tak, ale też trzeba powiedzieć uczciwie, że trudniej konstruować ataki, gdy w ten sposób drużyna przeciwna broni swojej bramki, a więc praktycznie całym zespołem, ale teraz strata i znowu świetnie reaguje na to Ruch Chorzów. No i Pląskowski! Gol! 2-1 dla Ruchu Chorzów. Proszę bardzo, właśnie to jest to, Ruch Chorzów znakomicie realizuje się w tych reakcjach po stracie. Momentalnie odebrali tą piłkę, dostarczyli ją w pole karne i Pląskowski zdobywa swoją kolejną bramkę. Gol do szatni, wszystko zaczęło się od tej straty Biegańskiego. Kontrolują sobie ten mecz, ale dwa takie momenty powodują, że w tym momencie przegrywają 2-1. Straty pod własnym polem karnym muszą często kończyć się w ten sposób. Stratą ruszają bramki. Jeszcze Tyszanie przed przerwą. Mają naprawdę mnóstwo argumentów. Są też bardzo dobrze dysponowani. To jest dobry mecz z ich strony, mimo tego, że przegrywają 1-2. I teraz zagranie do Rumina. Czyżycki nad poprzeczką. I znowu Czyżycki potrafił się... Dobre, teraz świetne, nawet można podanie, powiedzieć podanie Domingerza do Mańki. Ten przerzuca piłkę i jest gol. Rumin to zamyka 2-2, ależ odpowiedź po tej słabej końcówce piłkarzy GKS-u Tychy, słabej końcówce pierwszej połowy. Teraz w drugiej dopiero się zaczęła, 47 minuta i już jest 2-2. Atak pozycyjny znakomicie rozprowadzony przez Domingerza prostopadłym podaniem do Mańki. Kapitalna to była podanie i Mańka świetna, taka wcina na dalszy słupek. Tam Rumin domknął tą akcję i nie pozostało mu nic innego, tylko zakończyć to strzałem do nieba. Mikita daleko, piłka gdzieś tam na 5 metry, udało mu się wrzucić. No. Kolejny strzał na bramę. Podaży. Teraz właśnie znowu Czerzycki poczekał. Ale świetnie, bo tam odnalazł właśnie Żytek też takie podanie między strefy. Wołkowicz, uderzona piłka odbita przez Bieleckiego. Jeszcze to próbował zamykać Kozina z prawej strony. Dobrze się ta akcja poukładała GKS-owi, bo najpierw właśnie Żytek świetnie tam znalazł Czerzyckiego między przestrzeniami ten. Przewagę ponownie skonsumować. Mikita. Domingerz ułożył stopę, uderzył pięknie, ale też i kontrolował to Bielecki.
Tak, pokazuje Dominguez to, o czym mówiłem wcześniej. Nie tylko to podanie prostopadłe, ale również i uderzenie. Lewa noga. Ależ i tu... to nie... Ostatni mecz między tymi drużynami tutaj w Tychach w 2018 roku. Do tego wrócę, bo teraz Szczepan, ostry kąt, uderzenie celne. Odbita ta piłka z trudem przez Jałocha, ale bardzo dobrze to zrobił golkiper drużyny gospodarzy. I już tam za plecami Żydka. Ponownie Pląskowski. Wójtowicz. Dwie asysty w pierwszej połowie. Teraz świetnie wychodzi 18-latek w pole karne. Pląskowski! 16 metrów miał do bramki. Można to było lepiej skończyć. 95 czy 99? Tak jest. Teraz mamy rzut wolny. Szansa. Strzał nad poprzeczką. Zapewne koledzy nam za chwilę zaprezentują znów ten. Rumin wzięty teraz. Takie kleszcze jeszcze. Widzieliśmy, jakim padem próbował zatrzymać przeciwnika. Niesamowicie zaangażowany. Tymczasem Swędrowski. Uderzenie obok. Tutaj zaczęło się od straty Rumiego. Nie utrzymał tej piłki. Niezbyt to było pewne wybicie Żydka, ale jest tam asekuracja. Rumin, ale ładnie się przygotował do tego, aby przejąć piłkę. Rumin przekłada piłkę na lewą nogę. Sam chciał strzelać, ale włączył mu się tam, wciął po prostu Wołkowicz. Nikita to był, zdaje się, ale tak, oczywiście przeszkodzili sobie tutaj w tym momencie. Gęstych ruch Chorzów, za chwilę to się może zmienić, bo teraz Chorzowianie. Kwietniewski, dośrodkowanie, strzał celny, ale zbyt lekko jednak. Przed polu, ale tu Osmańczyka nie było. Osmańczyk. Walczą, proszę bardzo, jak mocno zawodnicy ruchu Chorzów to przynosi efekt. Szczepan, teraz uderzenie Janoszki. Nieczysto jednak doświadczony pomocnik trafia w piłkę. No, trzeba pochwalić ruch Chorzów przy tych reakcjach po stracie. Odzyskali piłkę i od razu... Nie oszukujmy się. Ale po prostu uleciały już siły z zawodników GKS-u Tychy i ruchu Chorzów. Również widzimy, że są niezadowoleni jedni i drudzy. Kończy się to podziałem punktów. Myślę, że sprawiedliwy podział mimo wszystko. 20 strzałów ruchu Chorzów, 17. GKS-u Tychy 9-8 na korzyść gospodarzy, strzały celne, rzutów rożnych było tak średnio, powiedzmy 5-3. To naprawdę są liczby, które imponują. No nie w każdym meczu pierwszej ligi, nie mówimy tylko o tej kolejce, ale generalnie o rozgrywkach. Aż tyle jest emocji, aż tyle strzałów, aż tyle prób i tak dużo wiary w to, że można mecze wygrywać. Dzieli te drużyny, może nie przepaść, bo trzecie miejsce ruchu Chorzów, 11 drużyny GKS-u Tychy przed tą kolejką numer 17, ale tutaj naprawdę nie było widać wielkiej różnicy, mimo tego, że w odmiennym stylu, tak jak już sporo mówiliśmy, grali i jedni i drudzy. Posłuchajmy pierwszego wywiadu Paulina Czarnota.